Hiszpanii panuje powszechna pasja do futbolu. Witając się z Koliseum Alfonso Perez, mamy nadzieję, że poczujemy ją również dzisiaj. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Za chwilę przed nami mecz jednej z najlepszych lig Europy, La Liga. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne, piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Ten zespół znamy z zamiłowania do gry wysokim pressingiem. Tak, taktyka wymagająca doskonałego zgrania i przygotowania fizycznego, a do tego bardzo ryzykowna. Bo jeśli drużynie przeciwnej uda się wyjść spod wysokiego pressingu, to mają potem autostradę na połowę rywala. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W defensywie Harry Maguire wystąpi razem z Virgilem van Dijkiem. Leo Messi oraz Marco Reus zagrają na środku pomocy. Formacja z wyraźną szpicą, zatem tak, w linii ataku osamotniony napastnik. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Uwaga, byleby nie pogubił się pod presją. Ma teraz szansę. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. To Messiego. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Leo Messi z rzutu rożnego. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Cisną tam mocno. Zespół gości świetnie spisuje się. Mbappé, może być niebezpiecznie. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. To rozegranie rzutu rożnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Gol! Proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Otrzymuje informację, że na barcelońskim RCD Stadium padła bramka. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla ekipy z Alaves. Obecny wynik brzmi 1-0. Minęło 14 minut gry. Bardzo dziękujemy. Kylian Mbappé. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Tak, ale się popisał Mbappé. Nie zdołali go tam dość szybko zneutralizować, a on wiedział, jak z tego skorzystać. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Ma teraz szansę na gola. Gol! Skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie.
Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd, zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić bal. I po tej bramce jest 4-0. A teraz będzie dobra okazja. Nie do wiary. Tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. I oto z piłką Leo Messi. Ależ okazja dla Messiego. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść. Mamy gola, mamy gola. Celna główka. Udaje się ten strzał zamienić na bramkę. Zasłużone gratulacje kolegów. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy, jak to rozegrali. A i samo uderzenie głową, warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu. Przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Uwaga, bomba z daleka! Wow, wow, wow! Ale szkupnął z daleka, ten młotek w nodze. Co za bramka! Piękne to było uderzenie. Warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić. Taka umiejętność potrafi zrobić różnicę. A więc pogrom 6-0. Teraz strzał z dystansu, ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście. Popatrzmy, muszą to strzelić. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Jest ponoć bramka na RCD Stadium. To kolejne trafienie dla Deportivo Alaves. Daje im to prowadzenie 2-0. Za nami 40 minut gry. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Teraz strzał. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Ależ bomba! Co za gol! Ależ przymierzył! Ależ uderzył! Pokonuje bramkarza z dystansu! Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Po 45 minutach goście prowadzą. Także dzisiaj udowadniają, że nie przez przypadek są drużyną, która strzela najwięcej goli z całej ligowej stawki. Zasłużenie prowadzą tak wysoko, prezentują się w ataku po prostu wyśmienicie. A im więcej bramek zdobywają, tym większą emanują pewnością w swoich poczynaniach ofensywnych. Nie wydaje mi.
sędzia rozpoczyna drugą połowę. Zobaczymy, czy coś się zmieni, bo przed przerwą Grabic odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Uwaga, wychodzi sam na sam. Obronił, ale piłka w grze. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźnie. Słupek nie ma bramki, czy wybiją obrońcy. W tej sytuacji i kibicom, i nam wydawało się, że piłka wpadnie, tymczasem los chciał inaczej. Ależ okazja teraz! I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Interwencja skuteczna, przejęcie piłki. Otrzymuje informację, że na barcelońskim RCD Stadium padła bramka. To trzecia bramka dla ekipy z Alaves. Prowadzą teraz 3-0. Za nami 60. Brawo! Cudowna parada. Będą to pokazywać w skrótach. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. A już teraz chcielibyśmy Państwa zaprosić na inne starcie w La Liga Santander. Getafe zmierzy się z Betisem. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Van Dijk ma teraz piłkę. I broni bramkarz, coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Messi dośrodkowuje z rogu. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Dobrze się ustawiają, rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Ale może teraz, będzie szansa. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie, kibice naprawdę mają powody do radości. Mamy powtórkę całej sytuacji. Jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Out po tej udanej interwencji. Udane wejście w przeciwnika. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Wyszedł sam na sam, uwaga! Ajajaj, sytuację sam na sam, trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Neymar!
Słupek, ale to nie koniec akcji. Sporo szczęścia teraz, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Piłka uwolnił się z podkrycia, okazja. Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo. Popatrzmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, poprosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. Doprawdy dawno nie oglądaliśmy tak jednostronnego widowiska. Równie dobrze już teraz można byłoby zakończyć ten mecz. Aż żal patrzeć. A teraz będzie dobra okazja. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Spójrzmy jeszcze raz na tą indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękne. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada do końcowa. Taki sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła 3 punkty na obcym terenie. No przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty.